Jeśli często filmujecie swoim aparatem i macie problem ze stabilizowaniem obrazu, to ta recenzja jest właśnie dla Was. Dostaliśmy do testów trzyosiowy gimbal firmy Fejutek, model Alpha 1000, który przeznaczony jest głównie do bezlusterkowców, ale można na nim zamontować także lekką lustrzankę. Ograniczeniem jest obciążenie, które maksymalnie wynosi 1000 gramów. Zobaczmy, co kryje się w pudełku. Wężyk spustowy do aparatów Sony, kabel mikro USB-USB, uchwyt jednoręczny, który jest jednocześnie panelem sterującym, jak i zasobnikiem na baterię, mały statyw, gimbal Alpha 1000, ładowarkę do baterii i dwa zestawy akumulatorków o pojemności 2200 mAh. Spróbujmy teraz złożyć nasz gimbal. Zaczynamy od włożenia baterii. Teraz może zamontujmy mały statyw. Już możemy go spokojnie postawić. Złożony, banalnie prosto. Przystępujemy do wyważania gimbala. Zaczynamy od zdjęcia opaski zabezpieczającej. Teraz my montujemy aparat Canon M5 ze standardowym obiektywem o ogniskowej 18-150. Montujemy go za pomocą standardowej śrubki 1,4 cala. Gimbal jest bardzo wrażliwy, więc nawet kilka milimetrów już robi różnicę. Wyważanie zaczynamy od głowicy, która znajduje się najbliżej aparatu. Aparat jest wyważony. Zajęło nam to 2 minuty. Zobaczmy, co znajduje się na naszym panelu sterującym. Mamy tutaj dwa przyciski, dolny i górny. Dolny służy do wyzwalania migawki. Działa on jedynie wtedy, kiedy mamy połączony za pomocą przewodu spustowego aparat. W tym wypadku dedykowany jest to aparatom firmy Sony. Przycisk wyżej służy do włączania gimbala, jak i do przełączania poszczególnych trybów pracy. Na samej górze znajduje się joystick, za pomocą którego możemy sterować naszym urządzeniem. Włączmy gimbal. Z automatu wystabilizował nam aparat. Za pomocą joysticka możemy sobie sterować. Kiedy trzymamy uchwyt, to pod palcem wskazującym mamy przycisk spustowy, za pomocą którego możemy zablokować obrót aparatu, a wciskając go dwukrotnie, przywracamy aparat do ustawień wyjściowych. Alpha 1000 może pracować w trzech trybach, które przełączamy za pomocą przycisku znajdującego się pod joystickiem, jak i za pomocą naszego spustu. Pierwszy tryb jest to tryb panoramowania, kiedy nasz obiektyw płynnie podąża za ruchem operatora na osi pan i na osi tilt. Drugi tryb jest to tryb śledzenia, który uruchamiamy za pomocą dwukrotnego przyciśnięcia przycisku Mode. Obiektyw płynnie podąża za ruchem wtedy operatora na osiach Tilt i na osiach Pan. Oś Roll została zablokowana. Trzeci tryb to jest tryb blokady. Uruchamiamy go za pomocą przyciśnięcia naszego spustu. Trzykrotne wciśnięcie przycisku Mode spowoduje, że kamera obróci się o 180 stopni. Żeby wrócić do ustawień wyjściowych, wystarczy wcisnąć dwukrotnie spust. W urządzenie wbudowany został moduł Bluetooth, dzięki któremu po zainstalowaniu dedykowanej aplikacji Feiyun możemy sterować gimbalem za pomocą smartfona. Jest to niewątpliwie najsłabsze ogniwo naszego stabilizatora. Wystarczy powiedzieć, że nie udało nam się zainstalować tej aplikacji, mimo że nie odstraszył nas nawet język chiński, w którym została wydana. Jest jeszcze kwestia wytrzymałości baterii. Kiedy dioda zacznie błyskać na czerwono, to znak, że trzeba naładować akumulatorki. W trakcie naszych testów starczały nam one na około 9 godzin pracy.
Podsumowując, Fejutek Alpha 1000 daje radę i spełnił nasze oczekiwania. Cena tego modelu to około $400, czyli jakieś 1500 zł. Na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia na portalu benchmark.pl.